Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku recenzji Plus Minus, gdzie tym razem będę przedstawiał plusy i minusy gry pod tytułem Mystic Veil. Vale. Gra, która została na polskim rynku wydana dzięki uprzejmości wydawnictwa Portal, która sprowadziło tę naprawdę zatną karciankę na nasz rynek. Jest to gra, w której przyjdzie nam się wcielić w druidów, którzy będą musieli oczyścić ze zła i zepsucia pewną dolinę, a wszystko to będziemy robili, jak nosi napis dumny na pudełku, za pomocą card crafting system, czyli jest to system budowania karty, czyli nie będziemy mieli tylko zwykłej jednej prostej karty, ale tę kartę w trakcie gry będziemy budować. Jak to się robi i jaka jest to gra, to w tym momencie musicie troszkę poczekać na odpowiedź i obejrzeć ten materiał. Tak więc herbaty, kawy czy co tam macie pod ręką w dłoń. I oglądamy. Na początek dość wam wiedzieć, że gra przeznaczona jest dla czterech graczy. Każdy z tych graczy otrzyma jednakową talię, składającą się z 20 kart. Więcej kart na grę nie otrzymacie, te 20 kart macie na zawsze, i to je będziecie rozbudowywać w trakcie rozgrywki. Gra będzie toczyła się do momentu, aż wyczerpiemy pulę punktów przygotowaną na początku gry. Ta pula punktów będzie różna w zależności od liczby graczy biorących udział w rozgrywce. Kiedy ta pula się wyczerpie, wszyscy dogrywają swoje tury, liczą ile punktów zgromadzili, plus ile mają dodatkowych punktów na kartach, i wtedy wyłaniamy zwycięzcę, który ma najwięcej punktów. Przygotowane pole do gry wygląda właśnie tak. Karty, które ma się w grze, dzielą się na dwa rodzaje. Są to karty Doliny i są to karty Rozwoju. Karty Rozwoju dzielą się na trzy poziomy. Podstawowe, średniej i bardziej zaawansowane i to właśnie je będziemy kupować w trakcie rozgrywki i dołączać do naszych talii, które otrzymaliśmy na początku gry. Inne karty są to karty Doliny. Karty Doliny dzieją się na pierwsza i drugopoziomowe, i te karty będziemy wykupywać dzięki specyficznemu sposobowi, co za chwilkę też zobaczycie. W trakcie rozgrywki. Te karty w dużej części dadzą nam punkty zwycięstwa, ale też i niektóre dadzą nam dodatkowe zdolności, które będziemy mogli wykorzystać w trakcie rozgrywki. Wróćmy jeszcze na chwilkę do. Do naszej talii. Nasza talia składa się z szeregu kart, które będziemy sobie rozbudowywać w trakcie rozgrywki, i teraz na początku musimy odsłonić pierwszą kartę. Na początku rozgrywki odsłaniamy tyle kart, aby pojawiły nam się dwie karty z przeklętą ziemią. Proszę, mam pierwszą, czy trafię kolejną? Nie. Będzie to żyzna gleba i kolejna karta będzie to już przeklęta ziemia. Czyli to jest mój zestaw startowy kart, które leżą przede mną, i teraz zobowiązany jestem jeszcze odsłonić jedną kartę. To jest pusta karta, nic na niej nie ma taka. Smutna i w ogóle, ale co tam? Tak czy inaczej, mogę już rozpocząć grę. Karty znajdują się przede mną. Teraz, jak informuje nas czytelna karta pomocy, przechodzimy do jednej ze czterech faz. Jeden gracz musi wykonać wszystkie cztery fazy. Kiedy je wykona, swoje fazy zaczyna wykonywać kolejny gracz. Zacznijmy od pierwszej, czyli fazy sadzenia. Pierwsza faza to faza sadzenia, w trakcie której możemy spasować i przejść do kolejnej fazy albo możemy wyciągać z naszej tali kolejne karty. I teraz po co to się robi? Ponieważ tylko te karty, które leżą przed nami będą w działaniu w trakcie kolejnych faz. Jeśli ich nie mamy, no to zbyt dużo nie robimy. W tej grze nie ma czegoś takiego jak dobierz kart na rękę. Nie, nie ma czegoś takiego. Tutaj wyciąganie tych kart wiąże się z pewnym ryzykiem. Ryzyko polega na tym, że mamy taki znacznik zepsucia. Jeśli tych znaczników zepsucia jest 4 i więcej, bo tak możemy sobie wyciągnąć, no to w tym momencie nie Niestety, nasza tura się kończy, jest przerywana i przechodzimy do zakończenia tej tury, omijając najsmakowitsze fazy, które mogą nam coś w tej grze dać. Więc wyciągamy karty przed siebie, ale ostrożnie. Niektóre karty zaraz po wyciągnięciu dają nam natychmiastowe efekty. Niektóre karty również mają taki zielony znacznik, i ten zielony znacznik anuluje jeden znacznik zepsucia, więc już na samym początku, przy dobieraniu tych kart, coś się dzieje. Dwie fazy, które możemy ominąć, jeśli wyciągniemy zbyt wiele kart zawierających zepsucie, to faza zbiorów i faza odrzucania. Faza zbiorów to faza, w trakcie której będziemy podliczali, ile symboli, które możemy wydać, mamy w wyciągniętych kartach przed nami. Symbole takie dają nam możliwość dokupywania kart rozwinięć, ale mamy jeszcze inne symbole. Dodatkowe symbole znajdują się w lewych, dolnych rogach kart rozwinięć i za te symbole będziemy mogli kupować nie karty rozwinięć, ale leżące niedaleko karty doliny. To właśnie dzięki nam i dzięki tym symbolom będziemy odbudowywać zniszczoną przez złego króla dolinę. Te karty dadzą nam punkty zwycięstwa, ale również dadzą nam dodatkowe umiejętności, więc jak widzicie, nie tylko warto mieć i budować tak karty, żeby móc kupować dodatkowe karty rozwinięć, ale też trzeba myśleć, żeby móc kupować Karty Doliny, więc Dwa w jednym. Więc jak widzicie, na samym początku niespecjalnie cokolwiek będę mógł kupić, ponieważ mam raz, dwa, trzy, cztery gotówki na to, żeby kupić sobie jakieś karty. Więc na razie, jedyną kartą, na jaką będzie mnie stać, będzie. O tutaj, bardzo proszę, leżący sobie od taki księżycowy wilk, który swój koszt ma zaznaczony tutaj. Da też mi jeden punkt na koniec gry. I tutaj, gdzieś tam wyżej, mamy jeszcze jedną kartę. Pastwisko, co też da mi cztery punkty i jakąś taką jedną zdolność. Ja postanowię wydać te cztery punkty i kupię sobie. Wilczka. I właściwie tyle co na razie mogę zrobić. Więc przechodzę do kolejnej fazy, bardzo szybkiej fazy odrzucania, w trakcie której będę mógł m.in. wreszcie włożyć swoje rozwinięcia do kart. Kiedy pierwszy raz to robiłem, cieszyłem się jak dziecko, więc zróbmy to razem. Uwaga, wkładam swoją kartę rozwinięcia. Da! Dzięki czemu moja karta jest bardziej dopakowana. O, wilka, no i ma przeklętą ziemię. No i tyle, wszystkie karty, które użyłem teraz do rozgrywki sprzątam, te wędrują na stos kart odrzuconych, po czym następny gracz może zaczynać już swoją turę, a ja przechodzę do fazy przygotowań, czyli... Czyli znowu odkrywam karty, tak jak robiłem to na samym początku, tylko tym razem muszę odkrywać dotąd, aż przede mną nie znajdą się karty łącznie z trzema punktami zepsucia, więc... Uważajcie, bo te punkty liczą się z tego, co mam odsłonięte i to, co znajduje się tutaj, więc nie róbcie takiego błędu, jak ja zrobiłem na początku, czyli nie montujcie do jednej karty, dwóch punktów zepsuć, bo, bo możecie skończyć szybko skończyć wyciąganie tych kart. I tyle. Cała filozofia. Grać tak do momentu, aż nie wyciągnięcie wszystkich punktów zwycięstwa, które są przeznaczone na daną rozgrywkę, co tak jak już powiedziałem na początku, uzależnione jest od liczby graczy. No, to teraz przejdźmy do dodatków. Do gry, co się bardzo chwali, mamy nie jeden, ale aż trzy dodatki, które stanowi naprawdę ciekawe topakowanie samej talii, ale również mamy wprowadzone nowe mechaniki gry. Pierwszy dodatek, czyli Dolina Magii, to jest taki dodatek typowo na uzupełnienie kart, żeby nam się ciekawiej grało. Czyli mamy dodatkowe karty Doliny i dodatkowe karty rozwinięć, które możemy dodać do już istniejących talii. I tyle. Ale jest to zawsze dobre rozszerzenie. Drugi dodatek, czyli Dolina Dziczy, stanowi również uzupełnienie do już istniejących talii, ale mamy wprowadzony nowy element. Mianowicie tym nowym elementem będą bohaterowie tych bohaterów, dokładnie jednego, którego wybierzemy albo wylosujemy z dwóch na porządku rozgrywki, wtasujemy w już naszą istniejącą kartę, taką pustą. Ten bohater sobie tu wędruje i jest normalnym elementem, który znajduje się w naszej talii. Z tym, że tego bohatera w trakcie gry możemy awansować na kolejny poziom, i, no i się cieszymy. Ostatni dodatek, czyli burzamane, daje nam najwięcej, ponieważ z jednej strony mamy uzupełnienie klasyczne do już istniejących talii, mamy oczywiście bohaterów, takich nowych z nowy, nowymi umiejętnościami, których też będziemy mogli awansować, ale do tego wszystkiego dochodzą nam jeszcze znaczniki, bardzo proste. Co to są za znaczniki? O tych, które są w podstawce Wam nie powiedziałem. Te znaczniki są aktywowane dopiero w momencie, kiedy mają dwie strony, nieaktywną i aktywną. W momencie, kiedy na przykład no, wyciągniemy zbyt dużo tych kart i jesteśmy zmuszeni po przez zepsucie, które nas dopadło, ominąć kolejne dwie fazy, które dają nam coś rzeczywiście, no to w tym momencie ten element ze strony nieaktywnej wędruje na aktywną i to jest po prostu plus jeden do zakupów przy następnej turze. Więc teraz tych elementów nie ma, teraz zastępujemy nowymi znacznikami, które poza tym dają nam inne zdolności, które mamy opisane na tychże żetonach, więc najbardziej rozbudowany dodatek to właśnie ten. Na zakończenie tego materiału, jak zwykle, przechodzimy do plusów i minusów. Zaczynamy od plusów. No i teraz, jeśli chodzi o plusy, to bezwzględnym, absolutnym, totalnym plusem jest sam system. Może on też okaże się minusem, ale to jeszcze musicie chwilkę poczekać. Plus jest oczywiście robienie własnych kart. Tutaj nie ma, że boli, nie ma, że nie podeszła mi karta. Nie ma, że jakiekolwiek inne teraz argumenty w grach karcianych, które się pojawiają, żeby pokazać, że to nie ja jestem winny. Chyba na taka piosenka była, to nie ja jestem winna, czy coś takiego dobra, nie pamiętam, ja z muzyki jestem słaby, ale tutaj możemy sobie powiedzieć, że jeśli zrekonstruujemy karty, to będzie to nasza wina i tutaj możemy się tylko sami walnąć w pierś. Bardzo mi się podoba, że jest to bardzo taki kompletny system, jeśli chodzi o podstawkę, ale jeśli kupimy sobie właśnie to coś, coś co zawiera trzy dodatki łącznie, dostajemy naprawdę bardzo dużo gry w grze, ponieważ zanim to ogramy, uwierzcie mi, trochę czasu minie, ta regrywalność jest bardzo duża. Dodając sobie jeden, drugi, czy 6 dodatek, czy dodając poszczególne fragmenty z tych dodatków, robimy sobie naprawdę gigantyczną, e, taką grę, gdzie będziemy mieli jeszcze więcej zabawy niż na samym początku myśleliśmy, że możemy mieć. Co mi się jeszcze podobało, gra jest niezwykle łatwa w nauce. Ja właściwie się strasznie zdziwiłem, bo tak patrzenie, jeden, drugi, trześć dodatek. Patrzę instrukcja, oh, będzie ciężka, A nagle się okazało, że właściwie sama instrukcja zajmuje nie wiem, parę stron. Po tych paru stronach jesteśmy w stanie już spokojnie zagrać, a cała reszta, to, co znajduje się w instrukcji, to są wytłumaczenia kart, żebyśmy błędów nie robili. Wreszcie, Brawo Portal zostały wydane karty pomocy dwustronne, już nie takie zwykłe, papierkowe, dzięki którym również przyspieszemy przy starcie gry. Naprawdę robi to niesamowitą robotę. Na koniec taka wiecie, wisienka w tych takich plusach to to, że estetycznie gra również mi się spodobała, ale to jak zwykle nie jest taka kwestia gustu. Minusy, czyli coś, co po niektórych nieco bardziej interesuje, to uwaga! Na początek będzie wynikał taki minus z nieco mojej większej frustracji. Frustracja, która polegała na tym, kiedy wyjąłem sobie wszystko z pudełka. strasznie się cieszę, bo przecież to jest karcianka. Biorę sobie tą karciankę. Wiem, że są, wiecie, dodatek, 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 podstawka, ale co jest, czym nie mam pojęcia, ponieważ nie zostało to w jakikolwiek sposób oznaczone. Na kartach, wiecie, wystarczyło, to jest gra o druidach. Można byłoby, nie wiem, laskę druida, przejechaną żabę. Jakiś taki znaczek, jak jest na większości tego typu gier. Niestety nic nie ma, więc kiedy sobie to wszystko mieszamy będziemy chcieli je rozdzielić, no to trzeba będzie mieć taki rozmaz nieco większy z taką rozpiską, na której są wszystkie karty z poszczególnych dodatków i po prostu będziemy sobie rozkładali. To jest tu, to jest tam, to jest tu, to jest tam. Upierdliwe i czasochłonne. Szkoda, że nie zaznaczono to tego, jaką kartą jest dana karta, z jakiej edycji ona pochodzi. Dalej, pewnie tutaj najwięcej będzie pytań odnośnie obsługi gry. Wiecie, internet bardzo mocno jojczy na tą grę. Jeśli chodzi o wkładanie poszczególnych kart do innych kart, wiecie, to jest właśnie jak nosi tutaj napis na pudełku Card Crafting System. Więc wiecie, włożenie dwóch kart do koszulek nie powinno zdolności manualnych nikogo, ani czasowych takich zdolności, nie wiem, przekraczać. To naprawdę nie jest trudne. Co innego jest, można powiedzieć, problemem, że te koszulki czasami będą Wam pękać. Wydawca dodał 20 koszulek, takich dodatkowych. Ja jestem po 11 partiach. W tych trakcie 11 partii moje, nie wiem, może agresywne grono, które ze mną grało w tę grę, rozwaliliśmy łącznie 7 koszulek więc zostało mi jeszcze 13 zapasowych więc już tak powoli zaczynam się rozglądać jeśli nie pytajcie mnie o to, albo jeśli ktoś wie to niech napisze, ułatwi mi pracę w komentarzach, jakie koszulki do tego pasują, to po prostu sobie zakupię dodatkowe koszulki i tyle będę miał z głowy, włożę sobie do pudełka, jak coś się rozwali to w tym momencie będę uzupełniał, ponieważ te koszulki do tej gry są naprawdę absolutnie niezbędne, sama rozgrywka jest tak jak już powiedziałem płynna, fajna, ciekawa, miodna i łatwa, aczkolwiek jest to też gra, która tym takim mniej doświadczonym, zdecydowanie mniej doświadczonym w grach karcianych, będzie nieco mniej wybaczała błędy, ponieważ po prostu będą radośnie skupieni na robieniu sobie tych poszczególnych kart. A, no wiadomo, wiedza o grze i o jej mechanice jest kluczowa, żeby te karty dobrze budować. I to. Ty na dzisiaj w materiale dotyczącym gry pod tłem Mystic Veil. Vale. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i jeśli Wam się podobało, to ja się z tego powodu wybitnie cieszę. Tak właśnie elokwentnie skończę ten materiał. To ty na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!